Ja myślę, że nie da się opowiedzieć wszystkiego, ale na jedną rzecz mimo wszystko chcę zwrócić uwagę, bo co jakiś czas docierają do mnie pytania. A jak to jest? Mianowicie poprzednia ustawa mówiła, iż powołanie i likwidacja, utworzenie i likwidacja uczelni jest ustawowym, dzieje się w drodze ustawy. Obecna jest to rozporządzenie Rady Ministrów. A więc ranga tego procesu niejako została przeniesiona niżej. Może jest to związane, i tak to pozytywnie odbieram, właśnie w wyniku deregulacji, że nie wszystkie musi się parlament zajmować, że niektóre decyzje mogą pozostać w sferze rządowej. Ale z drugiej strony, gdy popatrzymy na powołanie i odwołanie rektora, to o ile pozostało powołanie w gestii kolegium elektorów, o ile odwołanie poprzednio było przez organ powołujący, czyli przez kolegium elektorów na wniosek ministra, dziś może dokonać tego minister po zasięgnięciu opinii Rady Głównej, właściwej konferencji rektorów, czyli odpowiadającej tej uczelni. To są procesy, które wprowadzają dosyć dużo zamieszania w myśleniu o uczelni i w myśleniu o tym wszystkim, co dzieje się wokół nas. Myślę, że jeżeli tę praktykę dobrze wdrożymy, jeżeli z obu stron, ze strony tych, którzy będą decydować o ustawie i ze strony tych, którzy ją będą realizowali, z jednej strony parlament, z drugiej strony uczelnie, no 400, a więc trudno znowu zrobić jakąś średnią, ale weźmy pod uwagę jakiś tam obszar uczelni, na przykład akademickich, na przykład uczelni publicznych czy niepublicznych, bo to nieco się jednak mimo wszystko różni. Jeżeli te zmiany wprowadzimy, to nasza ocena jest taka, że jest to szansa. Jest to szansa dla nas, żebyśmy nie tylko drgnęli, mówię oczywiście o pozycjach wyższych w rankingach światowych jako Szkolnictwo Wyższe Polskie, ale również jest szansa, żeby wykorzystać bardziej efektywnie potencjał, który tkwi w naszych uczelniach. Naprawdę jest on bardzo dużo, o czym już tu była mowa. Ale jeszcze raz podkreślam, bez zmian otoczenia prawnego uczelni będzie to bardzo trudno zrobić. Ale i tak jesteśmy optymistami. Dziękuję. Thank you.